Siema, siema, Klara Gawax, Klara pierwsza, Gawax drugi. Nie ma co czekać, trzeba iść o mako, ja tak nie lubię zaczynać tego bossa. Często było tak, że miesiącami miałem wyjściówkę i tam nie szedłem. No bo wiadomo, jak się idzie tam indywidualnie, to trochę czasu schodzi. Ale też całkiem niezła nagroda może czekać na końcu. Dlatego pójdę od razu. Ostatnio chyba w godzinkę się uwinąłem, także nie było tragedii. Szybka akcja. Buff. Jo. Siema Maciek, Michuzu, Pelso, Gabcio, cześć, cześć, cześć. Tak w sumie na tą akwę idę po to, żeby jakiegoś kamienia wyciągnąć, bo rary to raczej dużo nie warte. Jak jakiś rarek będzie, to raczej tam 100% dla widza. Siema Puerto. No i buffnę sobie. Fizz zimno. Uro wziąć? A wezmę uro. Chyba bez sensu, ale niech jest. Tam i tak strachy na 20% siadają. Te rulki muszą poczekać. Siema księciu. Bo nie wiem, wchodzę i już bocik tam wita. Nie, bocika boli, że baloczemu kasę płacą. To jest nobasek. Dobra. U, trzy razy T, jeszcze coś. Princesa. Śmieszny ten grubas trochę. Nasi dragę. No, jakbym wiedział co i jak, to wcale bym się nie zdziwił, jak nie najgorzej by poszło. Co nie? 11 taruli z rzędu. To jest bocikson, wyjaśniacz, tak? Dzięki, dzięki, Shavel. Ale to jeszcze mówię, jeszcze do dropa, no to jeszcze daleka droga. Oj, za wolne palce. F, C i U. Ostatnio miałem chyba 5 razy tą samą laskę. Myślałem, że tak długo będę się męczyć. Jak chcemy zrobić jedną konkretną, to nam nie idzie, tak? Wtedy 5 razy. A naprawdę, no szybko poszło. Kubuś powie co, jak nie, no ludzi nie ma po prostu. Randomowych, żeby tam iść na ten moment. Myślę, że jak pojawią się te afiksy, to coś tam ruszy wtedy. Siema Shrix, siema, siema. Inside her new Balenciaga, girl.
Przejdę, nie przejdę. Sporo tych Edwinów. No, kolejny bocik i depesz się nadają, co nie? 80 wudu potrzebny. Gawask, i ja tu dobrą godzinę spędzę teraz, wiesz? Siema, Rusu. Dobra, pierwsza laska. C, U i T. Miałem w ogóle wizytę u laryngologa na 17:10, a o 17:05 już w Lidlu byłem. Nastawiam się, że jak idę na kasę chorych, to tam, nie wiem, spędzę godzinę, dwie kolejce, a jedna osoba tylko była, która też wyszła przed czasem. A coś mi spadło, czy to nie było F? Nie jestem pewien. Muszę spojrzeć, co mam. Ale Gawaksik, na co zapraszasz? Aha, dwa razy F. Chociaż z drugiej strony może zostawię na zaś, tak? Na przyszłość. Rus już tam robi rozgrzewkę przed weekendem. Toruje drogę. Aha, kolejny raz. Wpada. Mogę w sumie kondę sobie dać. Mapki na modliszko i będą kosztować teraz potężny pieniądz. Nie, no wiesz, jak ja już wszedłem na Aquę, to już nie jestem w stanie wyjść i kogoś zabrać. Poza tym, czy Gawaksik, jakby spadł Epic, oddałbyś 30% z niego dla widza? Powiedz mi, przyjacielu. No widzisz, no to jakbyś mógł, to następnym razem mogę ciebie zabrać. Czytałem wcześniej Discorda, że trochę gierka się krzaczyła po tej naprawie. Kilkukrotnej chyba. Oby z Aquy nie wywaliło. Może Mosiu nerfa dostał.
Fortnite kiedyś się grał i było git. Nie wiem, czy pamiętasz kolegę z jakimś młodym jeszcze graliśmy i przy topce, jak nie topkę mieliśmy, ale stare dzieje jakoś do rok w tył. Tak. No, powiem ci, że Fortnite'a dobrze mi się grało. Może za jakiś czas będzie trzeba wrócić do tego. Do dobra gierka na odstresowanie się. Nawet tak naprawdę słuchawek nie przetestowałem za bardzo w tym Fortnite'cie, siema młody rysu. Bo tak to grałem bez słuchawek i w ogóle tam nie słyszałem tych kroków. Skąd dobiegały? No a to tak samo widzicie, jakie miałem sprzętu, jakie miałem dobrego komputera. No to, aby grać w Tert na Brokena, no to była bardzo duża motywacja. A teraz, jak jest kombajn na biurku stoi, no to tak. No. Tak wyglądają live'iki. Chociaż teraz już te 2 tygodnie, chyba niecałe, całkiem regularnie. CS-ka? Nie. Ja mam zadrewniane dłonie, wiesz, żeby w CS-a grać. Się nie nadaje. Jakieś gierki dla dzieciaczków mogę co najwyżej. Siema, Theon. O. Jakiś sterownik do karty graficznej się wyświetlił. Szału nie ma z dropami. Może trzeba ponarzekać, bo zaczęło się pojawiać. Jeszcze 4. Jak myślę, co taki 80 wudu i 60 barba może iść? Komandora? Może komandora farmić? Musicie poczekać na to skalowanie instancji, wtedy będzie więcej możliwości. Tak, to chyba komandor najbardziej.
kondycja boli. Tam chyba wszędzie jest miejsce na odpoczynek, czy nie? Poza tym, no w sumie gdziekolwiek by się poszło, to no, trzeba mieć mana albo kondycję. Przelew i zmiana profesji. No, żarty żartami, ale trochę smutna prawda. Że to jest jakieś wyjście. Póki się tam nie kupiło eku z Bairnu, no to można założyć inną profkę. Dobra, jeszcze jedna. No wiesz, tutaj Voodoo będzie robił pod ukaz tego komandora. Poza tym zawsze ucieczkę możesz dać na tym komandorze. Plix, ostatni asystent Drygu. Jeszcze zabiję bez ciebie, no to dajesz ucieczkę, potasz dwa razy i wracasz, tak? Nawet trzy razy zdążysz kliknąć. Do 10 trzeba liczyć, jak się ucieka. I będzie dobrze. Mam prezent dla mamy. Dopiero za 2 tygodnie będę się z nią widzieć, także nie mam. Życzenia złożę i to wszystko. Ale dobrze, że przypominasz. Jak ten maj zleciał w ogóle? To już końcówka. Jak wbiję max poziom na subie, czyli 6, co dalej? No nic, nie ekspisz już tego przedmiotu. Psycho tobie ucieka. Nie, nie trzeba, Shovel, trzymaj dla siebie. Sprzedaj i tam sobie kup jakiś kamień może. Ja tu w gierce nic nie potrzebuję. Oj, te wolne paluszki. No trochę może cierpliwości, wiesz, nie ma napływu nowych graczy tutaj na Tanarze. Jak będziesz mieć najtaniej, to w końcu ktoś kupi. Ale musisz jeszcze spojrzeć, aby Tyrell był tańszy niż wzorek. Dokładnie tak, tylko to on, wiesz, możesz
cztery inne suby tam wsadzić i połączyć, tylko no wtedy masz 20% na to, że to będzie Farid. Ale jakbyś miał 3 Faridy, a dwa jakieś inne, no to już masz 60%, że będzie Faridzik. Znaczy, znając gierkę, i tak by nie weszło. Co jest? Znika to wszystko. No, no to, to trzymaj, trzymaj na tym handlu i może akurat. Dobra cena. Psycho tobie przejdzie dalej. Więc psycho nie stracisz. I mamy fulla. Soczek w nagrodę. Aha, a czemu nie miałem full buffa? Może ładunki się skończyły. Oby to słoneczko szybko padło. Bo reszta ma trochę HP. A gdzie kryty? Ja się pytam. Powinno paść. Aha, nie padło. On też nic nie trafiony. Jest jeszcze bez PA. No wiesz, jeszcze możesz powiem kombinować, żeby na magni tobie wszedł ten Farid. Skup się na tych subach, które i tak będziesz wykorzystywać w przyszłości, tak? I je sobie po prostu załatw. Holmik możesz tam na przykład dać dołączenia. Jakiś podwójny atak, ale to drogie w sumie.
Instakwandora jest od samego dołu, czy dopiero jak się wejdzie do samego pokoju? Wiesz co? No wcześniej to były insty rozdzielone w ogóle. Więc 5 osób mogło iść i się później rozdzielić. Teraz jest chyba całość jednak, tak? Już nie ma tego rozdzielenia, widzowie, jak to jest. Chyba to zmienili właśnie, także od początku się liczy. Na modliszce ponoć liczy się tylko jaskinia bossa, czy tam tygrysa. Muszę mieć więcej tego Farida, bo ładnie działa. Pomimo, że niski procent posiadam w ekwipunku. Siema Kaluki, cześć, cześć. Z tej grupki też chyba kamień mógł spaść, tak? Ostatnio ktoś pisał, że jest taka opcja. Więc wtedy mi skin poleciał. Ale pocenia z tą erą. Jaka golda do przodu. Tak się zarabia, widzowie.
No, slocik na morkę by był. I na seleny. Na tarula pewnie też. Z jakimś PT. Ale dymi. Za te małe też mogliby dawać trochę psycho, a nie tylko za trójkę. No, 26 będzie możliwość przedłużenia, tak? Lajwika. Także tak jak w weekendy w sumie lajwików nie ma, tak teraz może być. Bocik nadal szarżuje. Nie widać już. Nie, bocik na Brokenie. Chyba od początku. O kurde. Skóra, tarcza i lodowa. Nie wiem, czy nie uciec, żeby nie zresetować tych resów. Chyba tak zrobię. Się będę męczyć, pocić. Jak Moranka na dwa podejścia. No bocik jest boomerem po prostu. Żyje w bańce i nie ogarnia. I toksik jest, ludzi wyzywa.
Jak coś mu się nie podoba. No Konowo tam raczej słabiutki, co? Pedza, Imperiały. Na Motyla będzie trzeba zmienić. Siema, siema, uwaga. Dzięki, dzięki. Jeszcze troszkę. Gildia nierozwinięta. Szukaj takie, gdzie miałby slota w pierwszej klatce, bo... No dużo będziesz tracić. No dobra. To dzięki Aperto, że wpadłeś na chwilę chociaż. Do następnego. Nie, bocik modem. Nie. Bocik, jakie jedyne powiązanie ma z modami, to że często z nimi pisze, tak? Ale to na tyle. Och, czy lepszy od Konowała? Będzie lepszy. Ale brałbym i tak Motyla. Bo będzie truta pewna. Choć nadaje na podpałkę. Słabiutki pecik. No to jest jedyna opcja, jak ktoś nie ma dostępu do gildii, tak? No to rzeczywiście ludzie nim grają. Jak działa podwójne losowanie obrony? I jeżeli przeciwnik cię nie trafi, jeżeli przeciwnik miałby cię trafić, to jeżeli ten modyfikator się uaktywni, no to ponownie liczy tobie procenty tej obrony, tak? Siema Gicio. To jest dobre. Jak powiedzmy przeciwnik ma w ciebie procenty 50%. Procent lub mniej. Bo jak powiedzmy przeciwnik ładowałby tobie ciągle na 90%, no to tak naprawdę ten modyfikator za dużo nie działa, no bo masz tylko 10% na to, że unikniesz tego ataku, tak? Więc bez sensu. To działa na wysokich poziomach tak naprawdę. Dobra, najgorszy etap teraz z tymi technikami. Nie lubię tu padać, ale nie ma innej rady. Ewentualnie z ucieczkami. Unieruchomienie wyszło. No to spoko.
I co, idecik? Co za żarty. Siema, kawanek. Witam, widzu. Ale to jest klikania. O, piękny kryt. Super. Pięknie. Druid na morę. Co to za rapsy? Jestem bokiem, się naoglądałeś czy co? Komandora klepiecie. No to może jakiś epik z komandora. Nie wiem, takie dobre procenty i nie trafiam. Jedenaście godzin w pracy z 8 planowanych, ale to co, szef mówi, zostajesz Bobasie i robisz na mnie, czy co? Czy po prostu zostało coś do dokończenia i nie było opcji, żeby dokończyć w następny dzień? Nie wiem, czy to padnie, czy nie. Rozładowanie trzech maszyn, w sensie, że tych ciężarów, co Kubuś jeździ. Osiemnaście HP. Ale żyje. To co, on nie trafił nic? Ale kucane. Easy gierka. 3 miliony wartość. Traf tą kulką. No nie, ikony nie ma. O Jezu. Na ile mi to osek starczy? 3 razy? Trafi ci i tyle. Albo tak zrobimy. O, i można padać.
wyliczone te punkty many. Kurde, grupówkę dałem, a nie pojedyncze. No już trudno. O, druid na Tarula. Z komando dwa swingi, widzisz, jakbyś grał rok temu czy tam na premierkę, to by się Mortka ucieszyła, bo byś pewnie miał parę paczek platyny za to. Jeszcze dwie grupki i boss. No, no, plus jeden, gicio. No, na promocji druid był. Pięć miesięcy pykasz. No to i tak spoko, że zostałeś w tej gierce. Znów korek wszedł? No i ty żartownisiu. Chyba na jakimś białym musimy się spotkać. Gawax, trzyma, wy się z Reala znacie, czy jak? To dlatego. A jak się ma tam przyjaciela, to wiadomo, zupełnie inaczej się gra w gierki. Zwłaszcza w online.
Na Izinie sobie grałeś. No, na Tanarze za mniejsze pieniążki można tam lepiej się pobawić. Oj. O, to chyba dedzik. A nie. Ale no to są jak 5 PA. Kiedy losowanie? Na co losowanie? W piątek będą losowania i 100% z mojego dropa z rarów i epików dla widza. Także jak spadnie mi w piątek epik, to będę płakać. Dobra, teraz to musi paść. Ogłuchy jakieś. Dobra, niech to pada. Dobra, mamy to. Nie, może jakaś taktyczna ucieczka. Niech komandor będzie dobry i da dropa na 6 szamiego. No, może da. Już gierka mnie nie słucha, więc
Nie liczyłbym na to, ale kto wie. Może nie mi, ale wam chociaż. Siema Alek, cześć, cześć. Jak tam Alek, gotowy na farmę modliszki? Szawel licz na przeżycie, nie na dropa? No w sumie tak. Ale dobrze, że podejdzie się rodzisz tam na statku, a nie w innym miejscu. Modliszka w dzień, w nocy jaski. To jest plan na życie. Smoczek ma chyba jakieś podkręcone dropy. 2 dni temu bi Alorn, wczoraj sub band. I Telta dziś sub, aha. To niezły smoczek. Chyba tam idę. Skoro tak dropi. Kurczę, znów jeden atak. Niech jeszcze kolejne kamienie wprowadzą. To już w ogóle będzie co dropić z bossów. Wiecie, żeby była jakaś taka próba statystyczna, to byśmy musieli 1000 bossów ubić tej samej rasy. Albo ma się fart, albo się nie ma. A najczęściej się nie ma. No co jest? Gapcio, 4 rary. To dobry wynik wykręciłeś. Niektórzy tam na 300 nie mieli ani jednego.
niestety rary z małych bossów szybko tanieją. Na nowym serwie jeszcze tam pewnie jako tako, tak, to się tam trzyma. Na tanarze, no to wiecie jak jest. Dobra, ostatnia grupka. I koniec pocenia. Siema Konrad. Leciutko. Z palcem nie powiem gdzie. Ale na tej grupce jeszcze parę razy padnę. Siema D-Major. Cześć Karolcie Saigon. Co wy razem do domu wróciliście? Siema Dol. Że cztery osoby się witają w tym samym momencie. Robota, złota, Saigon wraca do domu. Czyli co, zasłużony odpoczynek, tak? A w sumie jeszcze się nie myje. Nie wiem, czy rundy połowa HP tylko zbita. Słabo, słabo, panie Kulka. Coś jest na rzeczy, że tyle ludzi w jednym momencie? No. Sieczają 60 na dropa, tak? Sakwy, bo Sakwy lubi spaść epik. Już ja was znam. Ale no ogólnie to chciałbym się podzielić nawet tym dropem. Także niech spada. Na Kadrinie mam 85 ryca, wiesz? Na Tanarze mam tego druida. Wysoki jest drop rate. Nie wiem jak z kamieniami. Ale ogólnie wysoki. Aha, i pada kulka. No niedobrze. Niedobrze. Chociaż jednego chciałem dobić. Wiesz co, no Dol, powiem tobie tak. Że ja tam połowę ekwipunku straciłem, jak była reforma z energetyków ostatnia. Ryz był ubrany w połowie w syngi dla postaci magicznych. Czyli w przedmioty, które mi tam dostarczały wiedzy. Teraz, aby to założyć, potrzebuję i mocy, i wiedzy. Także no nie ma sensu już tego tam zakładać i nie wiem. No EQ nie mam. Tak naprawdę. Dziwne, że nie pozmieniali rycom tych syngów na fizyczne modele na przykład. Oskamowali czarną kulkę.
Chyba tu muzyka się zapętla, niby 3 godziny trwa, a już słyszę to samo. Oszukują. No lipa, lipa, lipa. W sumie. Może to... Bo jeszcze ten Kadarin mogliby połączyć z Izinem, żeby było z kim grać. A nie trolle 24 godziny na dobę, bo niczego innego nie ma. Są słuchy, że po wakacjach. Ja ciekawe, czy z zagranicznymi połączą od razu. Dobra, ale już 3 moby, tak? Zostały 200 kexpa w plecy. Znaczy na Tanarze to zawsze był wariat. Problemy. Na mniejszych instancjach. No tutaj każdy ma 110 poziom plus. Większość, tak, serwera. No, także trochę padania, ale później elegancko, tak, można sobie wysolować bossa i mieć tylko dropa dla siebie. Także się opłaca. Wczoraj widziałem, że na chwilę Widmo zrobił live'ika na Twitchu. Tam poobserwowałem. W sumie coś wczoraj też ktoś pytał, kiedy Widmo będzie miał live'ika. No i zrobił wczoraj. O, Aqua już czeka. Ze żmijem w łapie. Czy tam w ogonie. I strach wszedł. O, 997. No i ty, no Basie, byś tu wszedł, jeszcze byś laski zbierał. A ja już tutaj tuż, tuż. Nie wiem, czy to padnie od korka, czy nie padnie. Powinno paść. Ostatnio, ostatnio. A dzięki ty, Minka, za followka na Twitchu. Dzięki, dzięki.
Już miałem sobie wyłączony czat na Twitchu. Mam nadzieję, że nikt nie pisał. Przewijam, przewijam i chyba nie. No i pomału by trzeba było slota, co? Łapać na Tarula. Preść ich szuka na Tarula. Brzmi jak plan. Tak, restream jest, wiesz? Nie wiem w sumie, czy to dobrze działa, ale jest. Jak ktoś tam woli na Twitchu siedzieć, to można. Morane? Morane to w piątek, bo będą zwiększone szanse na kamienie z tej insty. Nie ma sensu teraz tam iść chyba. Za co milion? Sprzedałeś coś? Psychożirwa. Też szukana Tarula. Także dwóch barburów już się bije o tą profkę. Grozę Mateusz sobie kupił. Ile milionów poszło na grozę? Dobra, jest odpoczynek, nie trzeba potać. Znaczy no, Tarulek będzie chyba za chwilę. Dwa sloty są. 10 milionów i Drifa jeszcze dałeś. Nie znam się na cenach selenowych. Aha, 20. No ale co, fajnie, masz resy, sloty na kamienie, żyć nie umierać. O, dwa korki. Resy, dobra sprawa. Muszą być. Ile taka groza ma z ręki? 50? Aha, zgadłem. Strzelałem.
Co ty mówisz? Kasę będziesz tracić? Na kolejną? No chyba, że złapiesz. Lepiej tam resztę, wiesz? Ogarniać, jeżeli są braki. No kiedy EQ będzie mnie myć? Barba 8.5 wydropił już mi jej, ma już OFS 120. Tak i to pożyje. O ile będzie grać na serwerze. No, pięknie. Trzeba pomarudzić i od razu EQ działa. Dla Barby 6-1 na solo farmę expa. Wierzę, dałbyś radę? Nic prócz wieży chyba nie ma. O, jeszcze GO. No dzięki, trzymać kciuki, tak? Bo jak ja zdropię, to wy również. Chyba, że to będzie kamień. Co mówicie, z kim ta rula? Z Pressem czy z Psycho? Dwóch barburów szuka, nie wiem do kogo pisać. Nie no, wiadomo, jak się dropi epika, to chyba najlepiej ekwipunek kupować, niż tam zakładać. Dobra, leci epik czy nie? Nie poleciał, szkoda. Się zawsze łudzę, jak jestem na tej akle. Pewnie nawet Bakaluna nie będzie. A, nie padło, dobra. Jeszcze raz. Może znów nie trafiłem. O, cały czas w niepewności. Nie wiem, śmieci. Szansa na odczarowanie. No to jeszcze ewentualnie można z czymś łączyć i liczyć, że nie wejdzie. A jak wejdzie, no to jeszcze może idzie to gdzieś sprzedać. Ale słabo. Dobra. Do dnia dziecka jeszcze daleko, tak, ale piszemy. Mamy ku naładowane. Ariach o 8%, ale to starczy. Arcymyjkę sprzedałeś? No wiesz, arcymyjka to jest H25 tych małych. No to jest... 1 kaka złapałem chyba, tak? 1 200 000 może? Nie, to będzie dołączenia syngów. Raczej. Mówię, nie najgorszy modyfikator, więc zostawimy. Mam już dwa Holmy. Do tego dokupię może dwa Faridy. Albo dwa Alorny.
i do tego myjka, no i będę liczył, że wejdzie Alorn, a jak nie, no to od biedy może Holmik. To jest plan. Siema, Camilos. Zakładać postkę pod epika? W sumie mało słyszałem o tym. Robić arcy pod handel? Ja myślałem, że właśnie ludzie nie kupują arcy, bardziej te magni. Bo to jednak te magni idzie jeszcze gdzieś tam zmieścić. 20% magni Holmik? Co za farciarz. I epiki łapie, i tu jeszcze kamienie łączy. Nie można tak. Dobra, rak i wchodzimy z pryścikiem. A co jest? Questa nie mam? Nie mam questa, czy nie wejdę na zielone pole. Maga ognia, Kamil, bym polecił na początek. A jeżeli zna się gierkę, no to druid całkiem. Mnie też by chyba kusiło zrobić Demagera, ale z drugiej strony trzeba naprawdę dużo siana, żeby ten żmijczy gorcik miał sens. Debuffera jeszcze się opłaca zrobić. Buffniemy od razu. Na którym levelu Mosiu może robić solo instancję na mięcho? Od 65 chyba zawsze polecali ludzie. Ale już wygodnie idzie od 80, jak jest tam zapas statystyk. No tak, to 6-5. Na 65 masz kraba, tak? Dobrze pamiętam? Więc rozkaz, ochro, tego typu rzeczy. Aha, teleport chciałem zrobić. Tam jakiś golas stał. Ja tam mam tylko mego Barbura, 6-1. I dla Alfa robiłeś jakoś od 55. No tak, żeby jakoś to szło, no to od 60. Mak ognia potrzebny dla Simona. No nie wiem, czy Maciek jest na Tanarze. Obstawiam Kadarin albo Izin. Dobra. Czuję w kościach, że 12 Tarula pod rząd nie ubijemy. Na Kadarinie nie ma z kim grać. Ciekawe, jak to wprowadza. Nie preścik. No co ty gadasz? Druid slota nie ma? Przesyt druidów na serwerze? A jednak nie, po staremu. A to tu w ogóle widzę, że to będzie gildijny wypad. Może dropa ukradniemy, co? ECP-u, łowcą pedofili. Nasze PT, tak. Tylko Coulson z łapanki. Dzień dobry, Polsko. Jest środa, wieczór, 19 godzina. Jesteśmy przed wejściem na Tarula.
Łowcy pedofili i Coulson. Nie brzmi to dobrze, D-Major. Oj, nie brzmi dobrze. Czy to twoje screeny? Ale zobacz, co pisałeś do tych 13-latek. Soczyste kryty. Nie, żebym szkalował preścik, ale prawdopodobnie zbiliśmy więcej niż barba. Dobra, zwracam honor. No trochę ci łowcy tam to pod publikę robią. Spoko, że gdzieś tam nagłaśniają temat. Wyłapują ludzi bez piątej klepki, tak? Bo im tam jednak te styki coś tam no nie stykają. No ale pod publiczkę. Preścik. Prawie 2K kondy. Nie trzeba mu dawać. Nic nie dała, znaczy nic. I kamień na odczarowanie, ten najmniejszy. Jakiś synergetyk. Także mogłoby być pusto. A jest tam jakiś milion. Także no. Nie będę narzekać. Ale słabo. Słabiutko. Nie o takie akwy walczyłem. Epiki zakładałem. Wiesz co, Dol? Talib, ale zobaczymy. Magowie ognia tam przez te żmije są w topce. No, Presik się wyrobił, 4 rundy. Ładnie. Romanse wychodzą na światło dzienne. A skąd Presik ma 5 gwiazdek w ogóle? On tak się ora teraz? Maszyna do zabijania. No chyba EQ przebierane było.
Jest bocik jeszcze na globie? Nie ma. Albo się czai. Biegasz Draugule? Ale poczekaj, Klara, z tymi kryształami na weekend, no będziesz miała więcej psycho wtedy. Chyba że masz taki zapas, że tam ci nie szkoda, ale trzymaj, trzymaj. Więcej zyskasz w weekend. Aha, i co to za myjka, że groza została? Chyba że to weszło teraz. Nie no, musiał wejść. Kurde, preścik. Trzymaj się. Patrzcie to teraz, co ja robię. Kurde, Voodoo mnie uprzedził. No i dobrze. A myjka tam ogólnie szła, no to nie będzie myjki. No ma książkę, może nie trafi. A, trafił obóz. Pozdro, pozdro. Wasi na handlu. Byś nie wiedział, co zrobić z tym Vashi. Dobra, druga grupka. Najlepszy Voodoo, Oniku słodka. Kiedy Klara będziesz Tarule biegać? O! Jest Reol. Jeszcze jeden i wychodzimy. Ciekawe, kiedy Preścik będzie chodził na Seadraga. Bo jak będzie chodzić, to tu czuję, że będzie slocik. Kiedy Klara byłaś ostatnio?
tydzień temu. Trzeba znów skoczyć, tak? A nie Draugulę tylko. W Trencis dużo skrzyń było? Ale kiedy? Bo tam ogólnie weszła zmiana, że im więcej ludzi na serwerze, tym więcej skrzyń respi. Ze mną, Tarula? No, będziesz mi kraść te dropy. O, Shady widzę, też zbiera na Tarula. Z modliszką problemy? A co dopiero z Aquą? No, w sumie tak. Nie ma co tam się pchać na Aquę. O, i trzecia grupka to już chyba za nami. Pizza i prawie machet. W ogóle zjadłbym sobie pizzę. Która to godzina? 19. Niby nie tak późno. Druid maszyna. Maszyna wodu będzie wchodzić teraz do korytarza. Ale to pomału leci. Ale dobra, no do 10 chociaż zaokrąglić tego Alorna. I wtedy jakiegoś, nie wiem, bida Alorna ekspić. Mam nadzieję, że do wtedy no wyjdą te zmiany już w ekwipunku epiki. No ja wiem, że nie o mnie. Ja maszyną nie jestem przecie. A co, to ktoś tu padł? Chyba nie. Już myślałem.
od szczurowania. Ostatnio z ciekawości patrzyłem na oferty pracy w okolicy i się śmiejesz, a szukają człowieka. To jest taka trudna nazwa. Co się usuwa? Karaluchy, robaki, szczury, jakieś pleśni. O, ogólnie takie rzeczy do odkażania, tak? Bym się nadawał. Swój samochód. O, deratyzator, tak, Mateusz. Oferują auto, telefon, kombinezon roboczy. Ciekawe, jaki pitos. Szambonurek. Szambonurek anonimowy zarabia od siebie dwa razy więcej. W wodociągach się dużo zarabia. No gościu, już tam ludzie jak tam pracują, to wiesz, oni muszą mieć uprawnienia na koparki, na tego typu ciężkie, aha, co w ogóle tu się dzieje, na ciężkie sprzęty i w ogóle. No co jest, że gierka nie działa? Padł tanar, czy tylko u mnie, tak? Aha, no, to nieźle, za słaby komputer, tak? Obym nie padł na tym obie. Tylko u mnie? O Jezu. Czekajcie. Wyłączę klienta. I zasłonię na chwilę, bo mi tu maila pokaże. Siema, Roger. No ale co, serio wam wywaliło gierkę, czy nie? Bo nie wiem, czy mam próbować po prostu to robić. Mówcie mi tu prawdę. Nie, no wiadomo, no tu sobie śmieszkujemy, no każda robota tam gdzieś, no, pcha nas do przodu w życiu. Jezu, no i co, i Tarut będzie nieubity. Michaelka też wywaliło. I co ja teraz mam robić? Żwirka też usunęło z gierki. Wiecie, no tutaj bez problemu wam zwrócą z raki, tak? Ale no, komu chce się pisać na supporcie? Bo ci koło ich chyba tylko, bo jest tam cały czas zalogowany. Wina ECP.
Czemu mi nie przechwytuje Discorda? Chciałem wam tu Discorda pokazać Brokenika, ale... No nie, nie chcę tu przechwycić. Widać jak stoją za tobą panowie z ECP-u. To moje ostatnie chwile, tak? Się wyda wszystko. Za moment jak mi tam dysk twardy zabiorą. Piszcie tam jak coś, tak? Jak zalogujecie. Będę klikać, a czemu mi tutaj nie działa? No co, no tu mi pokazuje, że ok. Brokenik jest, wszystko ładnie. Zawartość okna przechwytuj. No i o co chodzi? Już chyba wiem. Patrzcie, to magia. Przeniosę okienko całkiem do góry. I o. I możecie sobie legitnie czytać, tak? Co się dzieje na Discordzie Broken Ranksowym. Kulsonika jeszcze damy na górę. By się mogli mnie tu podziwiać. O. Trzy ślepe myszki. Way też był. Czarna kulka, top stówka? No top stówka. Tapeczka. Kadar nie działa. A Tanar dlaczego nie działa? Nie wiem, sugestie. Coś ciekawego. Zablokujcie możliwość wysłania pustych listów. Aha. Nie wiedziałem, że tak można. Możliwość wykupu sklepu ze zwierzakami na 30 dni za 30 platy, bo to po jednej placie na 24 godziny to lipa jest. No w sumie tak. Nawet za 60 platy, czy tam za 50 mogliby odblokować. Na miesiąc. Czarna kuleczka nie spieszy łapanki dupeczka, no. Pasuje. Sama prawda. Kolejna godzina bugfixa. Ale co oni zrobili? Przecież to w ogóle miał być jakiś taki update'ik poprawiający jakość, tak? A jak byłem w pracy, już czytałem, że były jakieś problemy. O, jest Axie. Tyle mobów. On na gierce stoi. Kurde. Się okaże, że ja tam rzeczywiście padłem na tej pizzy. Tyle mobów to jeszcze nie widziałem. Kopi dołek daje pijaczkom 50 zł, żeby wykopali za niego. Na 300-450 i musi stracić godzinę czasu życia na mszę. Tak i to pożyje. Nick jakiego kanału Broken Ranksa? Musisz na stronkę Broken Ranksa wejść, wiesz? To jest oficjalny Discord Brokenika. W zakładce gra. Matiemu też wywaliło. No to ja chyba co? Portal. Zapewne. Izin sztywniutko trzaska luga. Wiesz Sonic, możliwe, że nie masz rangi. Gdzieś musisz tam odhaczyć sobie na przykład regulamin czy coś takiego. I powinno tobie zaskoczyć. Fuksik na lugu. Michael też jest na serwerze, ale nic nie może zrobić.
No mi od razu tam wywaliło. Jakby jakieś lagi były, czy coś, cholera wie. Nie wiem, czekamy, tak? No ale szkoda tej insty. Dobra, nie będziemy tego wliczać do nieubitego Tarula. Gierka za nie mogła i tyle. Też się zastanawiam, czy coś innego sobie włączyć, czy czekać. Cały dzień, no tak, tak, tak. Mefia, jak byłem w pracy, czytałem właśnie, że giga problemy. No i jednak nadal coś tam nie styka. Musisz, Mateusz, jeżeli płaciłeś, kurde, dobrze, że ja tam akwę zrobiłem. Jeżeli płaciłeś za wejściówkę na instancję, to normalnie piszesz na support, tak? Piszesz na support i zwrócą tobie to, co zapłaciłeś. Czyli jakiś Fiodor, Duch Zamku, V1, Morana, Tarul. Tam, gdzie trzeba pieniądze włożyć, aby wejść. Znaczy tam odpisywać nie będą. Opiszesz problem, co jak, i po prostu ci to tam jakby do ekwipunku sprezentują. A kurde, miałem chęci włączyć sobie dzisiaj jakiegoś OTS-a z Tibi. Sprawdzić, czy będę pamiętać co i jak. A mówię, Brokenika pogram, tak? Moja gierka kochana. I teraz mamy. Co za szkalowanie Tanaru. Gilia Galajusa upadła. Oj, te ziemniaczki pasują dzisiaj. Pograne rusy, co? Nie dadzą nam epików podropić. Anonimowy tam na czele gwardii. Nie wiem, głodny się zaczynam robić. Miał być do trzech razy sztuka na komandorze i nie pykło. Drygu, tak? Działa na naszą niekorzyść. No pewnie jak zalogujemy, to na instancji Tarula będzie 50 osób. Miałem kiedyś chomika. Fajne zwierzątko.
Modlitwy zostały wysłuchane. Czekajcie, bo przelogować można. No nie, utracono połączenie z serwerem. A Kadarin. A wiecie, że Kadarin działa? Kadarin działa. Gdzie jest matacz? No to może Tanar też za chwilę uruchomią. To czekajcie. Bo może Tanar faktycznie ruszył. Patrzcie, ruszył. Gdzie jest czarny Coulson? O kurde, widzowie. Jest wysoko. 15 mobów na pizzy. Tego jeszcze nie grali. Się porobiło na tej pizzy, ale tyle dobrego, że nie wywaliło nam gierki. Dobra, ostatni mobek. Chyba nie jest zbyt. Chyba nie jest zbyt. Epika mi wgrali. Kto wie? Kto wie? Co tu było robione? No dawać, dawać te koreczki. Łatwo. Gdzie jest Uxie? Czemu nie klika? Kurde, Uxie. Chyba, że przy innym znaczku jest. Nie do naszej instancji.
Uxie chyba awka poszedł. Od siebie na rozwój Shida. Aha, dwa moby zrespiły na jednej ćwiartce? Jak to? Tam moby respią? Z jakiej paki? Jak tam moby respią przy znaku? O co chodzi? To do ubicia to jest czy nie? O, jest mościk. Już myślałem, że się coś tam zbugowało. Aha, tutaj respią moby. O kurde. Tutaj mamy delikwentów. Nie wiedziałem, że po drodze się pojawiają. Na Suksi pewnie też będzie miał problem, żeby wrócić. Dobra, nowe mechaniki poznajemy. Dobrze, że tutaj nie respią te moby. Co nie? Weź, Bobasku. Nie można żulić, ojku. Czas zarobić na to. A nie na łatwiznę. Albo wydropić. Kurczę, dobrze, że atakować nie można. Dobra, grupka i machet. Aby serwery wytrzymały. A jak ja tam donejciki przyjmuję? Nigdy nie mówię, że coś chcę. Sami ludzie dają. Wasi na raty. Za 10 lat nie będziesz pamiętać o Brokeniku. O, się preścig trochę pospieszył. Ale może tam, nie wiem, dobije ktoś.
Elo, elo. Grałeś dziku? Jak wywaliło gierkę? Całe terniki poszły? Nie, Domino, jakieś błędy były poprawiane. A, to teraz nie patrzyłem, co tam ludzie pisali. Jeszcze chwilę temu tak. Błędy mieli poprawiać. Sugestie. Aha. No się spam zrobił. Ale preści grupówką ciśnie. Wojownik, tak? Aha, zbugowany mobek. Nie może paść. Dobra. Resna. O, mamy dwiga. Resna Ene, tak. Pierścień Ohydy. I łapiemy, nie wiem, archauty. Presik, 5000 życia. On to na pewno nie padnie z naszej piątki. Tyle się robi HP na damage'u, tak? A nie jakieś tam 3. 5. Ale korki potężne. Patrzcie, prądy, wszystko i presik nie do zdarcia. Albo. Odwołuję to. Aha, Rycu nie wrócił wczoraj. Wczoraj nam trochę tam zadrapana, co? Też ją wywalało z gierki. Taki peszek był. Będzie korek. Patrzcie, raz. No raz. No nie wiem, no widocznie się już wczoraj gierka psuła chyba. Że takie cyrki. Multi? Jakie multi? Zadziała myjka? Kurde, nie. Ale chyba jeden lek styknie, co? Styknie. Kurczę, Konda. Poszła czy nie? Sto procent multivitamina. Kubuś bez cukru. O, truta, pięknie. Uxi. Całkiem dużo bije. Z nie pierwszej łapanki. Także radzi sobie, radzi. Podbija damage Barbura. Pamiętam, ulepy ma wysoko. Albo mody pod oro, nie wiem. No co jest mu te... Co chwilę daje tarczę. No w sumie lepiej ma Heta niż Shida. Worek 13, o Jezu. To pewnie jakieś tam 15 teraz posiada.
Co jest? Czacha? Frida? Dwa sloty, widzowie. Shit raczej został z nami. Niedoleczony. Ja nie padnie. Z unikami. Zaczęłem w Coulsonika. O kurde, shit. Shit uciekł. Kłócaj, kłócaj to Coulson. O, druga czacha. Kurczę. Aby korka nie dostać. Nara ostatnio pisał, że wyolbrzymia, mimo że jest zbalansowany. Oj, trzeba porozmawiać chyba. No co, czacha trzy razy pod rząd. Nie wiem, no taką gierkę jak Brokenik to też w ogóle trudno zbalansować. Bo mamy PvP, mamy PvE. Różne rodzaje ataku. Uksi. Czemu tak? Przecież z inżynierów Anik tam nie gra 8 za bardzo. Albo grają. Nie wiem, no to tak czy inaczej. Póki jedna profesja robi insty dwa razy szybciej niż inna, no to nie ma co mówić o balansie. Będą korki, czy nie będą? 12 machet pod rząd ubijany, widzowie. Tak łatwo jeszcze nie było. Bo nie wiem, czy będzie książka. Jak nie będzie książki, to raczej nie ma sensu. Tu już lepiej pałki dawać. Ale jest tutaj kontrolka, to chyba liczą, że będzie korzeń. 10%. 10%. No co, czacha weszła? Żarty jakieś. To tak liczę, czy doleczę do końca. No nie doleczę, ale co tam, uniki będą przecież. Aby było co, jakby nie dał sobie uników. O. Bardzo ładnie, panie kulka.
trzymać kciuki. Siema, Cyniu. Dobry wieczór. Dobra, wyrobił się ten preścik nawet. W 3 rundy. Machecik. Nie licząc 4k HP. Ripka. Ale co, że spadła tobie, czy jak? Dawać kamienia. A, na handlu. Eriby chyba cały czas tam są na handlu, czy nie? Co mamy? No nie, no Farid obok. Czemu tak? Przytuliłbym Farida. A no tak, bo 110 max, tak? To jest... Jeżeli chodzi o Synga. Oj, ten Faridzik. Kradną. Nazwa na 140. Gdzieś tam był screen chyba, jak ktoś pokazywał. O, może dziku dobrze pisze. Oj. Nie siadło. No jak, szpilka została. Już to mało debów był. Co to za fokus? Czarne kulki.
Dobra, Tarulek. No może jednak 12, tak? Z pryścikiem ubity. Barba wudu, łucznik mosiu, najlepsza kombinacja dla mnie. 29 minut. O, i po Tarulu będę lecieć, bo czuję, że tu jeszcze będą jakieś kolejne cyrki z tymi serwerami. To jeszcze nie jest koniec. Ubijmy tego Tarula i tyle. No i jutro nextik. Barba powinien się zamienić slotami z Mosiem? W sensie, że jak zamienić? Nie. Tibia ja bym musiał zobaczyć, bo tam ostatnio nie mogłem przechwycić ekranu. Z jakimś poradnikiem musiałbym to zrobić. Więc no nie jestem w stanie teraz odpalić. I też musiałbym wybrać jakiegoś OTS-a. Jednak. Pomalutku. Tibijka nie ucieknie. Tak ciekawe się, że jak patrzę w ogóle na Twitch, jak tam Tibia jest oglądana, to Brokenik tam gdzieś w porywach ma 100 osób chyba. A Tibia ma 6000 oglądających. Gdzie serwery chyba gdzieś w godzinach szczytu to jest 20 tysięcy online. Także co czwarty Tibijczyk ma odpalonego live'ika. No wiadomo, że dużo OTS-ów tam jednak jest na Twitchu, no ale jednak. Liczby robią wrażenie. Ale to jest wudu, nie mosiu. I dlaczego na piąty slot w ogóle? Tu nie ma tanka. Jak na taernie kiedyś tam. O, Ukazik szedł chyba. Tak. Robi robotę ten preścik.
kliknąłem przed wodą. Może jakiś dymek się pojawi, to pomożemy koledze. Dobra, jak zostajemy, to ja Tarula niby mogę korować. W sumie dwa leki by się przydały. Ale nie, no ma tyle HP, że... Dobra, kontrolka została, także spoko. Oj, dwa moby. W Coolstonika. Czy nie? Kusznik dał ataki? Nie dał. Co z nim? Może piasek? Dziwne, dziwne. Nie poznaję tego moba. Że przeciw się nie odbiło tarczę. Nie, nie, nie. Co, poleciał kamień, Subik z Faridem, ale obok. Szkoda. Padnie? Nie. Niedobrze, niedobrze. Reścik od razu, bijem osia, 25 koła, tak o. No widać, że łowca. A tu już da radę. Korujemy.
No, to 12 tarulek do kolekcji. Może Prescik przyniesie szczęście, może w ogóle ta cała gildia przyniesie mi tu farta. Może tam był Subik z Faridem, a tu będzie Magni z Faridem, albo Arcy nawet. Oj, byłoby co ekspić. No dobra, ogłuch, ale skorek. Shit dostał, Kondę, Barba też. No ja by starszy jedynie. Ale chyba luźno. A dobry wieczór, Łukasz. Na końcówkę live'ika zdążyłeś wbić. No, także jeżeli mamy fanów Taruli, to zapraszam jutro. No bo pewnie od piątku to są moranki, modliszki, albo i też Tarulki, no zobaczymy. A chciałbym kamienie połapać. No widzisz, V1 też dobrze, bo więcej psycho, więcej expa, żyć nie umierać. Dużo ludzi chętnych chyba. Nie wiem, też ten ekwipunek nie działa. Się usunie tą myjkę i zrobi slot na coś innego. No co, pod Łukazik będzie chyba w 14 rundzie.
Dobra, to co, ekipie tu dziękujemy za przygodę. Przyjemnie, przyjemnie. Nie licząc tej wpadki serwerów, naprawdę spoko mi się biło z tymi ludźmi. Gratki z Alka. Kamień, kamień, niech mi tylko da Tarulek. Dupa, nie Zalka. Tu jeszcze ktoś też znów coś złapał. Ja mam kolejnego synga do losowania. Na piątek, czy tam kiedy. 70 poziom. Odpo nakryta. Słabizna. Ale fajnie. 12 Tarulek, to mi pasuje. Tak można biegać i zabijać, tak? Bossy. Pomału się posuwać do przodu. Dobra, zawijam. Zabijam, bo serio, czuję, że te serwery jeszcze dzisiaj nie jeden raz klękną. Także dzięki widzowie za obecność, miłego wieczoru wam życzę. Jutro Tarule jeszcze, no i w piątek zaczynamy. Pewnie morany, modliszki, tak. No ogólnie weekendowo chciałbym trochę podekspić psycho, kamieni połapać. Ale to będzie zależało też, czy tam ludzie będą wołać na coś, tak, widzowie. I Tarulek też się trafi. Także jeszcze raz dzięki, trzymajcie się, cześć.